Siemanko! Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień. Dziś mamy silniczek. Oczywiście dziś jestem na wyjeździe, ale to nie przeszkodziło nam, żeby zrobić małą rozbióreczkę. Jest to silnik z wiatraka. Jest taki upał. Chłodziłem się wiatrakiem. Niestety, ale zepsuł mi się. Była reanimacja, ale tylko uszkodziłem ścianę. Niestety nic nie pomogło. Plastik się porozpadał. Metal się troszkę powyginał i stwierdziłem, że wyciągnę serducho i zobaczymy, ile to może być warte po rozebraniu. Złą wiadomo, dużo nam tego nie ma, ale w silniczku zawsze coś tam znajdziemy. Dobrze, że zawsze na wyjazdach mam ze sobą kleszcze, magnes i uniwersalne bity ze śrubokrętem. Zestaw WMC. Podlinkuję Wam ten zestaw, bardzo fajna sprawa, zawsze się przydaje, zawsze go mam ze sobą, bo nie wiadomo, kiedy coś nam wpadnie w ręce. Pomalutku, powolutku, widzę, że tu już brakuje śrubek. Wiatrak był z odzysku, nie był pierwszej młodości. A, jeszcze już rozkręcamy, a nie sprawdziliśmy nawet, ile on waży i czy warto w ogóle go rozbierać. A więc tak. Waga zawsze ze mną. Na wadze mamy 721 gram. Na wadze mamy 721 gram. Jeżeli byśmy chcieli oddać go całego na złom, zapłaciliby nam tylko 72 grosze. A po rozebraniu myślę, że jednak troszkę więcej. 72 grosze. Zabieramy się do rozbiórki. 72 grosze. Za takie skarby nie może być. Nie popuszczę im. Nie popuścimy. O, i tutaj już się pięknie wyłania silniczek. Co tu? O, wirnik. Stojan. Wirnik. Obudowa. Obudowa. To, żeby wyciągnąć uszczelki. Wszystko powyciągamy. O, ładnie zejdzie. Zejdzie. To nam nie zejdzie raczej. Szkoda, bo nie mam młota. A jak wiadomo, nie od dziś. Bez młota to nie robota. Musimy sobie poradzić bez młotka. Ale to prawdopodobnie się wybija. Tak wygląda, jakby się wybijało. No i oczywiście wybija się. No już mamy. Och, pięknie to idzie. Co tu jest, jakieś łożysko, tak? Z ciekawości byśmy to otworzyli. To jest raczej wszystko metalowe. To mamy stal. Tutaj mamy jeszcze do odkręcenia jakiś przełącznik, czy kij wie, co to tam jest. Poodkręcamy. Śrubki też ważą. Jak to powiedział doktor Siemandero, śrubki też są ważne, że tona śrubek waży tonę śrubek. Za tonę śrubek będzie 1000 zł. No także lecimy z tematem. Wykręcamy. Tu mamy plastik, plastik, plastik. I tu jeszcze jest kolejna śrubka. W taki upalny dzień nie mieć wiatraka, no będzie ciężko. Trzeba będzie się skoczyć teraz do jakiegoś marketiku i zainwestować w wiatrak. Ale co tam? Ważne, że wleci odcinek z rozbiórki. Tak, my teraz sobie wymienimy na płaski. Oczywiście bity są z magnesem. Elegancio. Czy my to damy radę w ogóle podważyć? To jest pytanie. Coś idzie, coś idzie. Krótkie cięcie. Już po cięciu. Mamy to. Mamy to. Metal, metal. Tutaj śmieci. To. A, widzicie. Myślałem, że to jakiś uszczelka. I to, co to jest? Co? No, niestety metalowe.
Ale co to jest? Pierwsze widzę takie cuda. Cuda na kiju. Śrubeczki. Musimy sobie tu porządek zrobić, bo jest burdel na razie. No, jeżeli to jest wszystko złom, to jest będzie wszystko złom. Nie będziemy się bawić. Złom to złom. Plastik to plastik. A miedź to miedź. Musimy oddzielić od miedzi trochę kabelków. No oni tak zawsze robią pod górkę, zawsze robią pod górkę. Aha, no i jeszcze to, jeszcze ten wirniczek. Tu jest uszczelka, tu jest wiatraczek i to jest wirnik z amelinium. Przydałoby się to wytopić. Ale ja to wliczę wszystko jako złom. Nie będę raczej tego topił. Po pierwsze, też nie mam gdzie. No i elegancko. Tu mamy złom. A tu złomu nie ma. Jest zalane oczywiście wszystko. Wierzby inaczej. Żeby nic nie można było wydostać, to trzeba zalać żywicą. Normalnie. I teraz musimy się troszkę pobawić z kabelkami. Troszkę sobie podczyściłem z kabelków. I co? Teraz podstawa obcinamy z jednej strony i będziemy wybijać. No i elegancko rozciąłem. Ale oszukali mnie. To nie jest miedź. To jest amelinium. Się nie dziwić, że się spaliło po 3 razy jak użyłem. Szajstwo. Chińskie podróbki. Normalnie nie chce mi się już tego rozbierać. No ale jak się podjąłem, pokażę wam. I jestem zły, że tyle się muszę namęczyć, a nic nie zarobię. No, popatrzcie, jak ładnie wychodzi. Jakby jeszcze ładniej wychodziło, jakby to miedziane było. Mówię wam, co się tu tuczysz. No, złom. Aluminium. Leciutkie. Mało co tu jest. Dobra. Panie i panowie, ja tutaj sprzątam. I przechodzimy chyba powolutku do ważenia. Mamy podsumowanie, ważenie, włączamy wagę, niestety, ale jestem rozczarowany, aluminium zamiast miedzi, to nigdy nie cieszy, ważymy sobie pierwszy złom, 721 gram było wszystkiego, wychodziło nam 71 groszy za całość przed rozbiórką, tutaj mamy już 62 grosze, 618 gram. To jest 61,8 grosza, czyli bardzo, ale to bardzo mało zarobiliśmy i nawet nie wiem, czy był sens to ruszać. No ale tak, chłop gorąco chciał się przewietrzyć trochę, żeby nie siedzieć w domu, no to ma. I teraz oszukana miedź. Oszukanej miedzi mamy, już komary gryzą tutaj. Oszukanej miedzi mamy, moi drodzy, 43-42 gramy. Takie plus minus 43 do 40-52. 43 gramy. Na szczęście to nie złom. To by były dopiero jaja. 43 gramy. Tutaj będzie wypisane, ile zarobimy. I tutaj oczywiście razem będzie całość po rozbiórce i różnica, ile zarobiliśmy. Dziękuję za uwagę. Łapeczkę zostawcie, wpadnijcie do opisu. Dzięki, trzymajcie się, cześć.